Witajcie w podcaście Długi Dystans Rowerem. Z tej strony mikrofonu Sebastian Gruszka i zapraszam Was na kolejny odcinek, który podsumowuje minione wydarzenia oraz zapraszam Was także na wydarzenia, które już niebawem. Zaczynamy od podsumowania tego, co się działo za Wielką Wodą. Mianowicie kurz po Race Across America już właściwie opadł, a Polacy wrócili do kraju. Przypomnijmy, że 13 czerwca Marek Rupiński oraz Krzysztof Fechner w gronie ponad 100 pozostałych ekip stanęli na linii startu najtrudniejszego wyścigu ultra przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Pokonali ponad 4800 km, a przez ponad 10 dni my mogliśmy obserwować zmagania solistów. Najlepsza na trasie w kategorii solo okazała się Szwajcarka Isa Pulver. Na metę wjechała po 9 dniach, 12 godzinach i 16 minutach. To dosyć doświadczona zawodniczka, która z Race Across America już ma trochę do czynienia i ma dużo wspólnego. We wcześniejszych latach najpierw uczestniczyła jako członkini zespołu, a później w 2 latach, rok po roku, startowała również jako uczestniczka. Natomiast po Isie, po niecałej dobie, do grona zwycięzców dołączył pierwszy z Polaków, Marek Rupiński, zdobywając nie tylko tytuł wicelidera, ale także zwyciężając w swojej kategorii wiekowej do 50 lat. Otrzymał także wyróżnienia dla najlepszego debiutanta. Posłuchajcie zresztą sami, jak o trudach trasy, emocjach, wyzwaniach i kryzysach opowiada Marek. Wrażenia z najstarszego ultrakolarskiego maratonu na świecie, czyli Race Across America, są niesamowite. Z jednej strony jest to rywalizacja i walka o jak najwyższą lokatę, z drugiej strony przygoda i poznawanie nowych znajomości. W wyścigu startuje ponad 100 ekip, ludzie z całego świata, więc na każdym postoju przez całe Stany, przez 4800 km cały czas gdzieś tam spotykamy się z różnymi ludźmi, z Brazylii, na przykład z Japonii. Wymieniamy doświadczenia, poznajemy się i tak to wygląda. Niesamowita też różnorodność przyrody, 5 stref klimatycznych, do tego pogoda, która waha się od 0 do 50 stopni, więc począwszy od pogody, poprzez krajobrazy, poprzez poznawanie nowych ludzi, jest praktycznie wszystko. Najtrudniejszych momentów, trudnych momentów podczas całego wyścigu było bardzo dużo. Wyścig praktycznie trwał 10 dni non-stop i dzień i nocy. Jechaliśmy praktycznie bez ustanku około 20-22 godzin, więc tych momentów było naprawdę multum. Na pewno takie, które zapamiętałem, to grypa jelitowa, która mnie dopadła w momencie akurat takim nieciekawym, bo byłem na czele wyścigu liderem. Do tego jeszcze był pożar, nastąpiła neutralizacja wyścigu. Zostałem przesunięty z pierwszego miejsca na siódme pechowo. Potem musiałem ten dystans odrabiać, więc to było na pewno taki moment bardzo kryzysowy. No i sama końcówka, dojeżdżając już do mety, dojeżdżając do Appalachów, spodziewałem się troszeczkę łatwiejszych tych gór, a okazało się, że były naprawdę bardzo strome ścianki i na totalnym już zmęczeniu po 9 dniach jeszcze trzeba było naprawdę podjeżdżać pod wysokie góry, pod strome ścianki, więc te dwa momenty były takie najbardziej, powiedzmy, trudne. Do tego też jeszcze te ekstremalne temperatury, które też dały w kość, czyli na pustyni gdzieś około 44-45 stopni i kilka godzin później w Durango temperatura spada do 0 stopni, więc taki szok termiczny to też dla organizmu był na pewno bardzo trudny. Z takich zabawniejszych sytuacji na trasie to przypominam sobie jakiegoś insekta, prawdopodobnie był to jakiś trzmiel albo jakiś szerszeń, który gdzieś tam zadomowił się pod kierownicą, pod lemontką, czyli tutaj w kokpicie kierownicy i podróżował ze mną gdzieś około 15-20 km. Nie miałem możliwości jakoś go tam wyciągnąć spod tej kierownicy i tak jechał ze mną przez 20 km. To na pewno taka sytuacja dosyć śmieszna. No i
z tego zmęczenia, teraz się z tego śmieję, ale to mogło też się różnie zakończyć. Halucynacje, które gdzieś tam się pojawiają po 3-4 dobach niedospania, gdzieś jakieś tam węże na drodze albo w trakcie jazdy ktoś podchodzi do mnie i coś tam do mnie mówi, więc halucynacje są naprawdę nieodzowną częścią takiego ultramaratonu. No i też fajne sytuacje na punktach kontrolnych, gdzie na przykład w remizie strażackiej był przygotowany basen, ciasteczka przyczynione przez lokalną społeczność. Naprawdę bardzo fajnie przygotowany wyścig i dużo sytuacji teraz nie wszystkie pewnie pamiętam, bo zmęczenie też dawało sobie znać, ale na pewno z biegiem czasu będę coraz więcej tych rzeczy przypominał i na pewno dobrze wspominał cały ten wyścig. Przede wszystkim chciałbym podziękować rodzinie, bo przez cały rok przygotowań praktycznie nie było ze mnie pożytku w domu, cały czas praktycznie albo w pracy, albo gdzieś tam na rowerze. Te przygotowania trwały, były naprawdę intensywne, więc rodzina tutaj naprawdę mocno dostała w kość i przede wszystkim żona, która wszystko ogarnęła całą logistykę, całe zaplecze techniczne, bilety. Naprawdę miała bardzo, bardzo dużo roboty. Poza obowiązkami w domu jeszcze do tego obowiązki związane właśnie z tym wyjazdem, więc przede wszystkim rodzina, do tego oczywiście całe multum osób, które się zaangażowało, nie sposób wymienić wszystkich, na pewno część osób jest na koszulce pamiątkowej, dedykowanej specjalnie ten wyścig, którzy przyczynili się bardzo mocno do tego wyścigu, oczywiście wszyscy sponsorzy, cała społeczność lokalna, więc jest z tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, na pewno nie wszystkich wymienię, ale o wszystkich pamiętam i w miarę możliwości, jeżeli będzie taka sytuacja, to pewnie sam osobiście uściskam rękę i podziękuję i wymienię się doświadczeniami i opowiem, jak było na wyścigu. Więc jeszcze raz z głębi serca wszystkim, którzy się przyczynili do tego startu. Bardzo dziękuję też lokalnej społeczności gminy Dobra, bo wiele SMS-ów, wiadomości, informacji na moich portalach społecznościowych otrzymywałem ze wsparciem. Czułem to z każdym kilometrem, więc naprawdę gmina Dobra jest naprawdę dobra. Poza tym te treningi, które przeprowadzane były też oczywiście w mojej gminie, gdzie są fajne, super ścieżki rowerowe, gdzie zawsze będę mówił i potwierdzał, że to jest jedna z lepszych chyba miejsc w ogóle na świecie do trenowania i do uprawiania turystyki rowerowej, więc jeszcze raz wszystkim mieszkańcom gminy dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia na trasie. Na pewno będziemy się nieraz jeszcze jednokrotnie spotykali. Ja codziennie praktycznie na rowerze jeżdżę, więc za każdym razem można podjechać, zagadać. Ja też oczywiście jestem otwarty na jakąkolwiek rozmowę i naprawdę gminie Dobra bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, nie tylko na trasie. Największym wyzwaniem podczas całego wyścigu, trudno powiedzieć o jednym wyzwaniu, na pewno tych wyzwań było kilka, ale z tego, co bym na pewno wymienił w pierwszym rzędzie, czy tam w pierwszej kolejności, to brak snu. Przez 10 dni trzeba było naprawdę kręcić jak najdłużej, żeby tą przewagę, czy tam pozycję utrzymywać, więc 20-22 godziny dziennie. Te spanie musiało być maksymalnie około 2 godzin i czasami tam jakaś 15-minutowa drzemka, więc niedobór snu, deficyt snu to na pewno największe wyzwanie. To chyba pierwsza taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, a druga to na pewno też walka z z tymi temperaturami, no bo dyferencja tych temperatur, do tego jakość dróg, ilość wzniesień, przewyższeń, no to w połączeniu to wszystko to było kombo i te temperatury od 0 do 50 stopni, do tego te podjazdy, 50 tysięcy w sumie metrów przewyższeń, więc tak na gorąco to chyba te rzeczy są takie najgorsze, które pierwsze nasuwają mi się na myśl i to jest chyba takie największe wyzwanie, tak myślę. Jakie emocje towarzyszyły mi na mecie? Kurczę, szczerze mówiąc to tak, myślałem o tym już nawet wcześniej, bo wiadomo, jadąc któryś kolejny dzień, tych myśli jest tak naprawdę całe spektrum i te myśli są różne. Też się zastanawiałem, co będę myślał, jak będę się czuł, czy się nie poryczę, czy nie wiem, czy się nie załamię, czy będzie to eksplozja radości. Ale powiem szczerze, że no to jechałem jakoś tak na totalnym spokoju, tak jakoś, no były te emocje, wiadomo, buzowało we mnie wszystko i to też to, co widać na zewnątrz, to wiadomo, to nie jest to samo, co w środku. Ja 2-3-4 dni wcześniej walczyłem jeszcze o tą pozycję, o to pierwsze miejsce w klasyfikacji do lat 50, o tego Rookie of the Year i też miałem tam pozycję trzecią, czwartą.
Byłem już naprawdę taki zniechęcony, może czasami jakiś taki zmęczony. I wtedy sobie też myślałem, kurczę, no co za różnica, czy ja dojadę trzeci, piąty, czy tam, nie wiem, szósty, ważne, żeby to ukończyć, ale z drugiej strony, no kurczę, no kto będzie pamiętał? Nie, no trzeba przyspieszyć, więc naprawdę sam siebie mobilizowałem, sam siebie jakoś tam nakręcałem, a już po dojechaniu do mety, jak już zobaczyłem metę i ludzi, organizatorów, fotoreporterów, inne ekipy, które też stały, czekały też na swoich zawodników, no to na pewno ogromna radość, no i duma, no to jest coś, czego życzę wszystkim, bo to są emocje nie do opisania. Jak się teraz czuję? No czuję się na pewno, pierwsze słowo, które przychodzi do głowy, to spełniony, bo pewnie przed startem marzyłem na pewno o tym, żeby ukończyć, a ukończyć z takim wynikiem, przejechać Stany przez 10 dni, 5 godzin, no to pewnie jest to marzenie bardzo, bardzo wielu osób, więc czuję się to po... Nie myślę o tym bólu, nie myślę o tym, że ten nadgarstek gdzieś tam, ta dłoń mi szwankuje, że tam gdzieś tam mrowienie w stopach jest, tylko no jestem szczęśliwy, fajnie, ludzie dzwonią, piszą, odzywają się ludzie naprawdę z całego świata, mam wiele fajnych kontaktów, więc cały ten ból to wszystko rekompensuje to co teraz doświadczam, czyli tak naprawdę fajne kontakty, fajne znajomości. Ludzie, którzy gratulują, no to jest coś pięknego, to jest coś, czego mi nikt nie zabierze i z czym naprawdę fajnie teraz się czuję i pytanie, jak się czuję, no to odpowiedź jest prosta, znakomicie i życzę wszystkim, żeby się tak samo czuli, jak ja teraz, w tej chwili. Oczywiście bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kibicom, wszystkim ludziom, których znam, których nie znam, którzy się odzywali do mnie na różnych portalach, czy na Insta, czy na Fejsie, czy na Messengerze, dlatego że to będę zawsze powtarzał i wiem o tym po sobie, że każdy SMS, każda wiadomość, każdy tam impuls od znajomych, czy od ludzi na trasie spotkanych w nocy, w dzień, z jakimiś tam banerami nawet w stali, każda wiadomość od tych ludzi to dla mnie to jest naprawdę dużo, dużo więcej niż jakikolwiek żel energetyczny, czy jakiś tam izotonik. Ja naprawdę doceniam to i to jest nie do przecenienia i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i ze swojej strony, jeżeli mogę się zrewanżować, to naprawdę odpowiem na każde, w miarę oczywiście, na każde pytanie i proszę się tam, jeżeli ktoś ma ochotę na jakąś konwersację, czy jakieś spotkanie, czy jakąś wspólną jazdę tutaj w okolicach Szczecina najczęściej, to zapraszam, ja jestem otwartą osobą, podzielę też się w ramach oczywiście rewanżu, podzielę się ze swoimi doświadczeniami, opowiem też na pewno o swoich przeżyciach, o tym, jak wyglądało to z mojej perspektywy, więc naprawdę doceniam i jestem wdzięczny, że każda wiadomość przychodzi i na każdą staram się odpowiedzieć, także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim kibicom i pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nie tylko na wirtualnie, ale mam nadzieję, że też na żywo. Race Across America pomyślnie ukończył wyścig także drugi z Polaków, Krzysztof Fechner, który pochodzi z Zielonej Góry. Jeszcze przed startem Krzysztof miał problemy techniczne. Okazało się, że podczas transportu w jednym z jego rowerów skrzywiony został hak przerzutki. Nadmienić warto, że chodzi o rower, na którym Krzysztof planował w większości przejechać całą trasę, więc był to jego podstawowy rower. W pierwszej chwili hak udało się naprostować, ale niestety na dzień przed startem, podczas treningów, hak się nieszczęśliwie złamał. Z dwojga złego lepiej, żeby się złamał przed startem niż w trakcie. Na całe szczęście na kilka godzin przed startem hak udało się zespawać u lokalnego rzemieślnika. Natomiast nowe zapasowe części dotarły do zespołu kurierem już na trasie wyścigu. Jak Krzysztof sam mówi, nie było lekko. Emocje na wyścigu, na mecie były niesamowite. Zespół, po prostu nie mogłem w to uwierzyć, że dojechałem. Po prostu w pewnym momencie miałem kilka razy takie, po prostu nie wiedziałem, gdzie jestem. W pewnym momencie raz myślałem, że jestem jakimś prezydentem. Brali mnie gdzieś do kampera, tu wyścig. Mówi, zostało ci 700 kilometrów. A ja mówię, to czemu twój mąż nie jedzie? Mi się w ogóle wszystko po prostu, wiesz, myliło. Jakieś zaburzenia miałem. Po chwili musiałem dotknąć. Pytałem się ludzi z teamu, gdzie ja jestem? Co to za wyścig? Co ja mam zrobić? Po prostu nie ogarniałem, gdzie ja jestem, nie? I oni mi spokojnie mówili, jesteś na wyścigu, jesteś na ramię, masz do przejechania 3000 kilometrów. Przejechałeś już
Już przyjechałeś 1800 masz do przejechania, przyjechałeś już 3000 kilometrów, musisz jechać. Pozdrawiam team. Tak naprawdę od 40% to jest zawodnik, 60% to jest team obsługa. Bez dobrego teamu wypoczętego, zrobionego, nie ma szans się przejechać tego wyścigu. Bardzo wszystkim dziękuję kibicom. Dostałem mnóstwo wiadomości, nagrywek od żużlowców, od kolarzy, od ludzi biznesu, od ludzi, od polityków, od ludzi też, którzy tam gdzieś grają. Bardzo wam wszystkim dziękuję, bardzo mnie to motywowało. Pomalutku dochodzę do siebie. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie, za to, że byliście. Trzymajcie się, pozdrawiam. Choć Race Across America już się zakończył, to nam wciąż będą towarzyszyć dość podobne emocje, ponieważ już za chwilę w Polsce będziemy mieli równie ważne wydarzenie w świecie ultra. Mianowicie zbliża się Race Around Poland, który wystartuje 15 lipca w Warszawie. Przypomnę, że Race Around Poland to wyścig dookoła Polski, którego trasa liczy około 3600 km i wjedzie tak naprawdę bardzo blisko granic naszego kraju po całym obwodzie. W tym roku jest to już trzecia edycja Race Around Poland, a dodatkowo jest ona wyjątkowa, szczególnie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w historii w ogóle ultra, światowego ultra, odbędą się Mistrzostwa Świata w ultrakolarstwie i to właśnie przy okazji Race Around Poland. Mamy więc okazję zobaczyć, jak rysuje się historia świata ultra, zaczynając właśnie od naszego kraju. Aby nieco przybliżyć wam ten wyścig, rozmawialiśmy już całkiem niedawno z Remkiem Siodzińskim oraz Aleksandrem Leszczyńskim. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście i nie oglądaliście tych odcinków, to zachęcam. Oczywiście w opisie do odcinka znajdziecie wszelkie linki, które zaprowadzą was do tychże materiałów. Dodatkowo już niebawem na kanale Długi Dystans Rowerem na platformie YouTube będziecie mogli zobaczyć filmy z przeglądu trasy Race Around Poland. Chodzi konkretnie o przejazd trasy odcinka trójmiejskiego, to jest od Wejherowa do Pruszcza Gdańskiego. Odcinek ten liczy prawie 100 km. Punkt kontrolny numer 9 pod Wejherowem zaczyna się tak naprawdę w miejscu, gdzie kilometrówka trasy przyjmuje już wartość około 2700 km, więc przez tereny trójmiejskie zawodnicy będą jechać już nieco zmęczeni. Odcinek ten około 100 km od Wejherowa do Pruszcza Gdańskiego może niekiedy trochę pozmieniać szyki w stawce, a niekiedy niektórych zawodników może także dość solidnie zmęczyć. Bo mimo tego, że jest to odcinek pomorski, w ogóle całe Pomorze już od Szczecina do Gdańska i też okolice Gdańska, te rejony, mimo tego, że są położone blisko morza, to cały czas są pofalowane i nieco górzyste. Może nie tak bardzo górzyste jak polskie góry, ale jednak po ponad 2000 km przejechanych już na rowerze mogą całkiem mocno zmęczyć. Zachęcam więc do tego, żeby subskrybować kanał na YouTubie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, po to, żebyście nie przegapili właśnie najnowszych filmów, a będą to dwa filmy. Jeden film będzie w formie długometrażowej, dzięki któremu będziecie mogli zobaczyć tak naprawdę każdy metr przejechanej trasy, zarejestrowany kamerą na moim rowerze, a drugi film będzie takim skrótowym przeglądem najciekawszych wybranych fragmentów tej trasy. Wszystko po to, żebyście wiedzieli, jakich emocji mogą doświadczać zawodnicy, no a także dla samych zawodników te materiały są adresowane i dedykowane, chociażby po to, żeby łatwiej, trochę łatwiej chociaż było, przygotować sobie strategię na wyścig. Nim zaczniemy żyć emocjami Race Around Poland, w najbliższy weekend odbędzie się także ultramaraton gravelowy pod nazwą Graveliada, na który zaprasza organizator Paweł Kościelny. Cześć, nazywam się Paweł Kościelny i jestem organizatorem Graveliady. Startujemy w dniach 8-9 lipca w Lidzbarku Welskim. Jest to druga edycja nowej imprezy rowerowej realizowanej w formule samowystarczalności. Miasteczko imprezy zorganizowaliśmy przy amfiteatrze nieopodal jeziora Lidzbarskiego.
W ramach zawodów przygotowaliśmy dwie trasy o długości 160 i 450 km. Obie trasy poprowadziliśmy głównie drogami szutrowymi wśród lasów, jezior i przepięknych krajobrazów Warmii i Mazur. Trasa krótsza to dobry wybór dla osób mniej doświadczonych lub dopiero rozpoczynających swoją przygodę z rowerem gravelowym. Prowadzi ona przez dwa parki krajobrazowe, Górzmieńsko-Lidzbarski oraz Welski. Limit czasowy dla tej trasy wynosi 20 godzin. Dłuższa trasa dla wytrwalszych zawodników przebiega przez 5 parków krajobrazowych. Oprócz dwóch wcześniej wymienionych są to Brodnicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego oraz Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich. Limit czasowy dla tej trasy to 60 godzin. Dzięki różnorodnemu ukształtowaniu terenu trasy są bardzo ciekawe i zaskakujące. Jedną z atrakcji podczas obu przejazdów jest miejsce Trójstyku Województw. Każda z tras będzie na pewno dla Was niesamowitą przygodą. Oba dystanse będą mogły skorzystać ze wspólnego pit stopu na 80 km, a dla trasy dłuższej przygotowaliśmy dodatkowy pit stop wraz z serwisem rowerowym, dwa koła z Iławy. Każdy zawodnik po ukończeniu przejazdu otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi dodatkowo nagrody. Zawody będzie można śledzić za pomocą systemu trackingowego, a link do niego zamieścimy tuż przed zawodami na naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do kibicowania. Do zobaczenia w Lidzbarku. No i na koniec pozostajemy jeszcze w klimacie gravelowym, ponieważ zapraszam Was także do udziału w Robinsonadzie, która w tym roku odbędzie się aż dwa razy. Pierwsza odsłona tegorocznej Robinsonady przygotowana jest na Warmii i Mazurach ze startem 29 lipca w Warszawie, czyli tak naprawdę tuż po Race Around Poland. Natomiast 3 tygodnie później odbędzie się również Robinsonada Kujawsko-Pomorska ze startem 19 sierpnia w Toruniu. Gorąco serdecznie Was zapraszam do tego, żeby się zainteresować imprezą pod nazwą Robinsonada oraz wcześniej wspomnianą graveliadą. Chociaż na graveliadę już nie można się zapisywać, to jeżeli chociaż macie takie chęci i możliwości, jesteście gdzieś w pobliżu trasy, to zachęcam do tego, żeby kibicować i wspierać zawodników na trasie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć. Pozdrawiam i naprawdę doceniam i cieszę się, że taki portal jak Długi Dystans Rowerem jest, że naprawdę nagłaśniasz, Sebastian, i popularyzujesz jazdę na rowerze, właśnie tą długoterminową, długodystansową. Ultrakolarstwo to jest coś pięknego, naprawdę przybliżenie tego sportu ultra wytrzymałościowego jest naprawdę trudne i przekazanie jak najwięcej informacji to jest bardzo istotne, dlatego że myślę, że to jest naprawdę ciekawy sport, jest sport dla każdego, niezależnie od wieku, niezależnie od predyspozycji. Wiadomo, że dla niektórych ultra to może być 30-40, dla innych tam 2-3 tysiące kilometrów, ale mimo wszystko piękne jest to, że wychodzimy ze swojej strefy komfortu, gdzieś tam z tego fotela wstajemy, przestajemy się kłócić z telewizorem, przestajemy naprawdę tracić czas. Ja wiem, że dla niektórych niezdrowe jest jechanie na rowerze, czy tam jeżdżenie na rowerze powyżej tam jakichś iluś tam godzin, ale zawsze będę odpowiadał, czy zdrowe jest siedzenie przed telewizorem, czy zdrowe jest siedzenie przed komputerem. Tak samo tutaj możemy się sprzeczać, przeciągać linię na swoją stronę. Tak czy inaczej zachęcam wszystkich do uprawiania i naprawdę fajną robotę robisz, Sebastian. Mam nadzieję, że popularyzacja tego sportu będzie coraz większa, bo na pewno warto i jest to coś pięknego, więc polecam i jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość w ogóle wypowiedzenia się na twoim kanale. Pozdrawiam serdecznie, cześć.